Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym foodbooku na moim kanale. Dzisiaj na śniadanie będziemy mieli racuszki, a tak naprawdę może bardziej coś a la racuszki, no bo wiadomo, racuszki robi się troszeczkę inaczej, no i dodatkowo są smażone na głębokim oleju. My zrobimy oczywiście placuszki w wersji fit, ale również w bardzo smacznej wersji. Do naszej miski dodajemy jajka, mąkę oraz słodzik. To sobie wymieszamy razem, później pokroimy jabłko na małą kostkę, dodamy do masy, wymieszamy i będziemy smażyć nasze placuszki. Naszą wymieszaną masę odkładamy i kroimy jabłuszko w małą kostkę. Nasza masa na racuszki jest już gotowa, także teraz idziemy sobie je smażyć. Rozgrzewamy sobie naszą patelnię i oczywiście dajemy kapkę oliwy. Gdy patelnia już jest rozgrzana, to formujemy nasze racuszki. Ja sobie przykrywam i tak będę smażyła kilka minut. Aż się usmażą z jednej strony, później przewrócę i usmażę na drugiej, już oczywiście bez przykrycia. Szczerze mówiąc, trzymałam przykrywkę może 2 minuty, bardzo szybko one się robią, co zresztą widać, bo już są takie fajne. Także za momencik będę je przewracać na drugą stronę. Moje placuszki już są gotowe, także teraz przekładam je na talerz i obsypię całość zmielonym erytrytolem. Tak się prezentują nasze placuszki z jabłkami, albo jak kto woli, racuszki w wersji fit. Dzisiaj na drugie śniadanie będzie coś bardzo banalnego, ale tak szczerze to naprawdę mega mi smakuje połączenie wafli ryżowych, dżemu, masła orzechowego i banana. Tutaj nie za bardzo nie mam co mówić o tym daniu, bo wystarczy posmarować nasze wafle ryżowe dżemem, ułożyć pokrojonego w plasterki banana i całość polać masłem orzechowym. No wedle uznania można jeszcze posypać cynamonem. Jeszcze mały trik odnośnie masła orzechowego, w sumie już go mówiłam w którymś foodbooku, ale zdecydowanie chcę go powtórzyć, bo jeśli macie taką konsystencję masła orzechowego, a chcecie mieć taką lejącą, to po prostu mieszacie go z wrzątkiem. I dajecie tyle tego wrzątku, aby po prostu pasowała już Wam konsystencja. Moje masło orzechowe już jest gotowe, ma właśnie taką lejącą konsystencję. Gdzieś tam fajna sprawa ten trik, bo masła orzechowego jest tyle samo jak chodzi o gramy, natomiast troszeczkę wydaje się go więcej właśnie z tego względu, że ma inną konsystencję. Dżemu używam zawsze 100%, moim zdaniem bez sensu jest kupowanie dżemów naładowanych cukrem. Tutaj jest 100% owoców i one tak czy siak są słodkie, więc no moim zdaniem jest to znacznie lepszy wybór od takiego typowego dżemu. Jedyny minus jest taki, że w sumie są trochę droższe niż te zwykłe dżemy, no ale czasem mimo wszystko warto dopłacić i mieć właśnie coś takiego. Ja sobie całość jeszcze delikatnie obsypię cynamonem. Moje drugie śniadanie jest już gotowe, bardzo banalne, bo nie ma co mówić, zajmuje dosłownie 5 minut, a jakbyście nie rozpuszczali masła orzechowego, to w ogóle to zajęłoby minutkę. Także dajcie koniecznie znać, czy też lubicie połączenie dżemu, masła orzechowego i banana. Dzisiaj na obiad będzie coś a la risotto. Ciężko powiedzieć, żeby to było typowe risotto, bo wiadomo, prawdziwe robi się z winem, na pewno nie ma tam ani grama mąki, ale jest za to dużo masła, które sklepia całość. Ja Wam pokażę taką moją wersję, będzie to risotto grzybowe z cebulką, czosnkiem, polędwiczką z kurczaka.
Do tego będzie oczywiście troszeczkę masełka, troszeczkę camemberta i troszeczkę grana padano. Moim zdaniem jest to naprawdę petarda smakowa. Jeśli ktoś lubi grzyby, to na pewno mu zasmakuje takie alla risotto. Jeśli chodzi o grzyby, to ja tutaj już mam namoczone, moczyły mi się kilka godzin. Prawdziwe risotto też robi się tak, że podlewa się bulionem. Jednak jeśli chodzi o grzybowe risotto, to znacznie bardziej wolę podlewać tą tutaj wodą z grzybów, żeby to risotto miało jeszcze więcej smaku i zapachu grzybków. Będziemy to wszystko smażyć na oliwie. Będzie to dosłownie 5 gramów, bo więcej nie potrzeba. No i jak widać, to wygląda bardzo tłusto, ale to tylko tak wygląda, bo tak jak zawsze to powtarzam, że to nie produkt jest zły, a jego ilość. A akurat w tym risotto naprawdę użyjemy fajnych ilości tych tłuszczów, dlatego nie ma co się martwić. Zaczniemy sobie od pokrojenia naszych składników. Oczywiście pokroimy cebulkę, fileciki, przeciśniemy przez praskę ząbek czosnku, no i oczywiście jeszcze pokroimy nasze grzybki. Gdy wszystko już mamy pokrojone, to najpierw usmażymy naszą cebulkę z czosnkiem i z mięskiem. Gdy to się ładnie obsmaży, to dodamy jeszcze nasz ryż do risotto i troszeczkę całość obsmażymy. No i na sam koniec dodamy nasze grzybki. Na patelni rozgrzewamy sobie kapkę oliwy. I podsmażamy sobie nasze warzywka, czyli cebulkę, czosnek oraz nasze mięsko. Na naszą patelnię dodajemy również nasz ryż do risotto i całość razem przesmażamy. Nasze risotto będzie się tym różniło od takiego prawdziwego risotto, że będziemy podlewać je wodą z grzybków, która nam została, w której się te grzybki moczyły. Natomiast właśnie prawdziwe risotto podlewa się zazwyczaj bulionem. Ale szczerze mówiąc, właśnie w grzybowym risotto mi bardziej smakuje, jak całość jest podlewana tą wodą, bo wtedy to ma jeszcze taki bardziej zapach grzybowy i smak. Także ja już dolewam moją wodę. No i tutaj nie ma żadnej filozofii. Zostawiamy całość na około 25 minut i co jakiś czas przychodzimy i wszystko mieszamy. Ewentualnie, jeśli już by nam woda wyparowała, to oczywiście podlewamy kolejną porcją wody. Oczywiście w międzyczasie wszystko sobie przyprawiamy solą i pieprzem. Gdy nasz ryż jest już miękki, to dodajemy sobie nasze masełko i roztopiamy je. W międzyczasie, kiedy masełko się roztapia, my bierzemy sobie jakiś słoiczek, dajemy tutaj naszą mąkę, dolewamy wody, tak troszeczkę tylko tej wody, całość mieszamy i dolewamy na patelnię po to, aby nasze risotto bardzo mocno zgęstniało. Ja wiem, że to jest takie alla risotto i prawdziwe robi się delikatnie inaczej, jednak właśnie ja na tym kanale pokazuję takie swoje sposoby i zazwyczaj po prostu mówię, że to jest coś alla risotto zamiast prawdziwego risotto, żeby nie było. Dolewamy sobie to na naszą patelnię. I w tym momencie już czekamy, aż nasz sos zgęstnieje. Dosłownie po chwili powinien on zgęstnieć. Jeśli wcześniej za mało przyprawiliście, to oczywiście jest to odpowiedni moment na dodanie większej ilości przypraw, bo tak naprawdę nasze risotto jest już prawie gotowe. I do mojego risotto dodaję jeszcze posiekaną natkę pietruszki. Nie wiem, czy wspominałam o tym na początku, ale właśnie natka pietruszki moim zdaniem świetnie pasuje do takiego sosu z grzybami. Do naszego risotto, które jeszcze jest na patelni, dodajemy sobie już większość naszego sera grana padano, który również moim zdaniem do grzybów pasuje po prostu idealnie. Nasze gotowe risotto przekładamy sobie do miski. Ja już moje risotto przełożyłam do miski, także teraz najpierw obsypię je pozostałą częścią sera grana padano. Do ciepłego risotto dodaję jeszcze ser camembert.
A to jest ważne, żeby dodać go do właśnie takiego mega ciepłego, aby ten ser się jeszcze rozpuścił i to wszystko smakowało jeszcze lepiej. No i ja sobie jeszcze dodam troszeczkę natki pietruszki na wierzch. Tak się prezentuje nasze alla risotto. Risotto grzybowe z camembertem, serem grana padano, odrobiną masła smażone na małej ilości oliwy. Jeśli lubicie grzyby, to koniecznie musicie spróbować właśnie takiego wydania. I zobaczcie też, że właśnie ta cała micha to jest tylko i wyłącznie moja porcja, także naprawdę rewelka, bardzo objętościowe danie. I naprawdę mega polecam spróbować, czy zasmakuje Wam taka wersja alla risotto. Dzisiaj na kolację będą grzanki z pomidorkami, z mozzarellą, świeżą bazylią, no i przyprawami. Jest to tak zwana bruschetta. Jeśli źle to wymawiam, to bardzo proszę poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że tak to się czyta tą nazwę. Pomidorki mogą być z puszki, ale mogą to też być zwykłe pomidory sparzone, obrane ze skórki i pokrojone w kostkę. Zaczynamy sobie od pokrojenia naszej bułki na takie mniejsze kawałki, żeby były z tego grzanki. Pokrojone pieczywo odkładamy sobie na bok. Następnie bierzemy sobie nasze pomidorki, przekładamy do miseczki, przyprawiamy ulubionymi przyprawami, dodajemy świeżą bazylię i mieszamy. Pomidorki są już gotowe, także teraz smarujemy nasze pieczywo. Bierzemy sobie naszą mozzarellkę, kroimy ją w małą kostkę i układamy na pieczywie. No i najważniejsza część naszych grzanek, czyli wstawiamy je teraz do piekarnika na około 5-8 minut, coś takiego, żeby mozzarella się ładnie roztopiła. No i żeby pomidorki były troszeczkę cieplejsze, a pieczywo, żeby było chrupkie. Tak wygląda nasza dzisiejsza kolacja. Nasze przepyszne grzaneczki z pomidorkami, mozzarellą, bazylią. Koniecznie dajcie znać, czy lubicie takie połączenia. Ja szczerze mówiąc naprawdę bardzo, bardzo uwielbiam. No i to by było na tyle w dzisiejszym foodbooku. Koniecznie dajcie znać, czy również Wam się spodobał. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję lub komentarz. Naprawdę to niesamowicie motywuje do kolejnych foodbooków, do kolejnych nagrywek. No jest to naprawdę przemega miłe. Jeżeli w dzisiejszym foodbooku gdzieś bardzo mocno chrypnę albo gorzej mówię, to też musicie mi wybaczyć, ale tak mi bolało gardło. Ale stwierdziłam, że bardzo chcę nagrać tego foodbooka, że chcę, żeby one pojawiały się regularnie co niedzielę. A że nie czuję się źle, jedynie boli mnie to gardło, to stwierdziłam, że dam radę, że z wielką chęcią to nagram. Także przymknijcie oko, jeśli dziwnie gdzieś będzie mnie słychać. No to widzimy się w kolejnym foodbooku za tydzień w niedzielę o godzinie 12:00.